Cześć, dzień dobry kochani. Dzisiaj troszeczkę inny filmik, ponieważ nie będę opowiadała o konkretnym temacie, tylko chciałabym Wam pokazać, jak wygląda mój dzień w pracy, ponieważ niestety nie składa się to tylko z wizyt w urzędach czy samym siedzeniem w biurze, tylko troszeczkę jeszcze na innych rzeczach. Dlatego zapraszam Was, kochani, ponieważ wszystko będzie pokazane kafelkowo. Dzień dobry, kochani, witam Was. Moi drodzy, dziś troszeczkę inny filmik, ponieważ nie będę Wam opowiadała o konkretnym temacie, tylko chciałabym Wam pokazać, jak wygląda moja praca na co dzień, czym się zajmuję, jak wyglądają wizyty w urzędzie i jak to wszystko wygląda. Moi drodzy, póki co zmierzam do urzędu dla dzielnicy Milanów. Będzie tutaj rejestracja. Oczywiście nie przewiduję, żeby były jakieś problemy, dlatego po wizycie w urzędzie oczywiście znam Wam relację, opowiem Wam, co to była za rejestracja i jak ona przebiegła. Dlatego czekajcie. No i co, kochani, my już po rejestracji. Oczywiście wszystko przebiegło bezproblemowo. A teraz Wam opowiem, jak wyglądała ta rejestracja. Moi drodzy, spółka sprowadziła pojazd z Niemiec, a dokładnie był to pojazd zakupiony oczywiście w salonie u dealera, tak? W Mercedesie. Kochani, niestety Mercedes nie wydał kompletnych dokumentów, ponieważ jak wiemy, w Polsce zakupując nowy samochód z salonu, dostajecie oczywiście fakturkę, świadectwo homologacji oraz oświadczenie o danych i informacjach, które są niezbędne do rejestracji pojazdu. Tutaj akurat tego dokumentu klient nie miał. I uwaga, moi drodzy, my oczywiście zajmujemy się kompleksowo rejestracją pojazdów, dlatego też oczywiście zdobyliśmy taki dokument dla naszego klienta. Niestety, wiadomo, wydłuża nam to troszeczkę rejestrację, ale jednak udało się wszystko załatwić. Więc kochani, samochód zarejestrowany, dokument był zdobyty, więc wszystko przebiegło prawidłowo. Tutaj jeszcze powiem Wam jedną ciekawostkę, ponieważ, moi drodzy, jak wiecie, osoby, które sprowadzają samochody z zagranicy, powinny wykonać badanie techniczne, pierwsze w Polsce. Natomiast, moi drodzy, jeżeli zakupujemy pojazd, który był zakupiony za granicą, jednak nie był tam wcześniej rejestrowany, tego badania technicznego nie musimy wykonywać w Polsce, tylko działa to tak, jakbyście zakupili pojazd nowy w kraju. Dalej, kochani, lecimy do kolejnego urzędu i będę Wam mówiła, co dalej. I lecimy dalej, kochani. Gdzieś teraz urzęd na Ursynowe. Kochani, i co tu dużo mówić? Oczywiście rejestracja przebiegła bezproblemowo. Tutaj, kochani, mieliśmy pojazd sprowadzany również z Niemczech. Jednak sprawa była następująca, że pojazd należał do naszego klienta, czyli klient był właścicielem pojazdu, tak? Użytkował go normalnie w Niemczech i przeprowadził się jednak na stałe do Polski. Kochani, tutaj jeżeli chodzi o dokumenty, oczywiście wiadomo, musimy mieć dwie części dowodu rejestracyjnego niemieckiego, czyli małą część i oczywiście tą większą. Tutaj, moi drodzy, co najważniejsze, wiadomo, jedna osoba ma pojazd rok, druga ma 2 lata, jedna potrafi mieć 10 lat. Wiadomo, kochani, że umowa może nam się zgubić, więc w takim wypadku nie musimy się przejmować, jeżeli oczywiście widniejemy na zagranicznym dowodzie rejestracyjnym, bo wtedy po prostu dajemy oświadczonko. Kochani, tutaj jeżeli chodzi o podatek akcyzowy, oczywiście przygotowaliśmy zwolnienie dla naszego klienta, czyli zrobiliśmy przysłowiowe przesiedlenie mienia. Badanie techniczne oczywiście musimy wykonać, bo niestety, ale już tutaj takie są procedury, że jest ono wymagane. Ale co najważniejsze, klient może się cieszyć rejestracją, a my oczywiście jesteśmy zadowoleni, że kolejna rejestracja przebiegła nam pozytywnie. No i kochani, ostatnie miejsce, czyli Urząd Skarbowy zaliczony w takim razie. Deklaracje wszystkie Wasze złożone, więc możemy wracać do biura i dalej zajmować się Waszymi sprawami. Kochani, jeżeli chcielibyście więcej takich filmików, gdzie będę tak naprawdę po każdej sprawie w urzędzie opisywała Wam, co się działo i jakie wtedy dokumenty są potrzebne, proszę komentujcie, a będzie mi na pewno zawsze miło. Buziaki!